Witaj, witam Was drodzy agroblogowicze. Piszecie, dzwonicie, prosicie o poradę i wielu z Was prosiło mnie o to, żeby pokazać Wam, jak przygotować mieszaninę doktora Greena z środkami ochrony roślin. Dzisiaj połączymy sobie trzy grupy. Będą to odżywki dolistne doktora Greena. Do tego dołożymy regulator wzrostu, dołożymy do tego również insektycyd oraz fungicyd. Ja Wam pokażę, w jakiej kolejności to wykonać, wytłumaczę Wam dlaczego. Pamiętajcie o tym, żeby zachować zawsze BHP, okulary, maska i strój ochronny. No to co, moi drodzy, zaczynamy. Na początku pokażę Wam, jakie jest wyjściowe pH wody. Mam do tego celu słoiczek i już Wam to prezentuję. Pobieramy troszeczkę wody ze sobą. Mam pH metr przygotowany, skalibrowany. Wkładamy go do wody. pH wyjściowe wody 8, czyli zasadowa. Pamiętajcie o tym, że fungicyd, insektycyd oraz nawozy dolistne lubią środowisko lekko kwaśne. Sprzyja to przyswajaniu przez roślinę i podnosi skuteczność tych środków. Ambasadorzy marki Dr. Green przyklejają nalepki na opryskiwacze po to, żebyście zawsze pamiętali przed przygotowaniem cieczy roboczej minimum 2/3 wody napełnione w opryskiwaczu. Wydatek cieczy roboczej 190 litrów wody na hektar. Dokładamy do tego Dr. Green zboże, dokładamy do tego Dr. Green Energy, dokładamy siarczan magnezu i do tego idą środki ochrony roślin. Łącznie będzie 7 substancji. Dr. Green jest podawany jako pierwszy z racji tego, że jest w środku najbardziej stężony produkt na rynku, a dodatkowo jest w nim stabilizator pH, który pomaga aktywować wszystkie pozostałe substancje. Jak możecie zobaczyć, Sławek w tej chwili zasypuje Dr. Green zboża, który się bardzo ładnie rozpuszcza, jest bardzo szybko pobierany do środka, do zbiornika i już stabilizuje pH. Ja Wam za sekundkę pokażę po dodaniu doktora Greena zboża i Dr. Green Energy, jak zmieniło się pH cieczy i będziemy prezentować Wam dalej kolejne substancje, które będziemy dokładali do środka. W tej chwili podajemy Dr. Green Energy, czyli grupę makroelementów. Jak możecie zauważyć, produkt bardzo ładnie i szybko się rozpuszcza, jest dalej podawany przez podajnik do głównego zbiornika. Za chwilkę weźmiemy sobie słoik i pokażę Wam, jak zmieni się pH cieczy, która, przypominam, wyjściowa woda, pH była 8. I tutaj jeszcze moja jedna ważna uwaga, kochani, pamiętajcie o tym, że zawsze dajcie każdej substancji czas na to, żeby się ustabilizowała. Pośpiech jest Waszym wrogiem. Słuchajcie, włożyliśmy 2 kg Dr. Green zboża, wrzuciliśmy 2 kg Dr. Green Energy. Pokażę Wam teraz, jak zmieniło się pH. W tym celu mamy pojemniczek, mam przygotowany pH metr, który jest wykalibrowany. Wyjściowe pH wody było 8,1, 8,2. Uwaga, co się stało.
Mierzymy teraz pH cieczy, którą mamy w opryskiwaczu po dodaniu doktora Greena zboża i doktora Greena Energy. Doktor Green ma naprawdę mocny aktywator pH, ponieważ z 8,2 zeszło do 4,0. To bardzo ładny wynik. Zobaczycie teraz, pokażę Wam po dodaniu wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, jakie będzie końcowe pH. Dodajemy w tej chwili produkt numer 3. Dodajemy w tej chwili produkt numer 4. Dodaliśmy produkt numer 5. Dodajemy produkt numer 6. Dodajemy produkt numer 7. I dodajemy w tej chwili produkt numer 8. To już jest ostatni produkt, który będziemy dodawać. Dobrze, mamy dodane wszystkie produkty. W tej chwili pokażę Wam, jak zmieniło się to pH. Kolega tutaj naleje mi troszeczkę do pojemnika. Przemieścimy się do pH metru. Cieczy jest w tej chwili 5,2. Nie może być lepiej, bo jest to lekko kwaśne środowisko, czyli macie skuteczne działanie insektycydu, fungicydu i doskonale są przyswajane mikro, makro elementy przez roślinę. Słuchajcie, teraz jedziemy już opryskiwaczem. Mamy przygotowaną substancję według reguł i zasad, które Wam pokazałem. Powiedz mi, Sławku, jakie widzisz korzyści ze stosowania firmy Dr. Green? No, korzyści widzę takie, że produkt jest przygotowany pod daną uprawę, posiada wszystkie makro, mikroelementy, jest kompleksowy. Czyli nie musisz się bawić na polu w dodawanie 0,4 litra, 0,2 litra, 0,6 litra. Masz jeden produkt, który wrzucasz do środka. Tak jest. No i przede wszystkim produkt posiada stabilizator pH. Mhm. Co się przedkłada, że nie trzeba dodatkowego produktu kupować, żeby ustabilizować te pH. Czyli to też się wiąże z jakąś ekonomią. Oczywiście. Drodzy agroblogowicze, 500 tysięcy odsłon. Możemy pozdrowić jedynie wszystkich serdecznie i życzyć Wam miłej pracy i super pogody do pryskania, taka jaka jest w tej chwili. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.